sabat. Czego uczy Biblia o sabacie jako o cieniu rzeczy przyszłej? Bóg nigdy nie czyni nic połowicznie. Jeśli rozpoczyna jakieś dzieło, czy to stworzenie świata jako Bóg Stwórca, czy jako zbawienie ludzkiej duszy, jako Bóg Zbawiciel, zawsze doprowadza je do końca. Zakończenie potężnego dzieła stworzenia zostało oznajmione następująco. Tak ukończone zostały niebo i ziemia oraz cały ich zastęp i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, pierwszy do trzeciego wersetu. To ogromne dzieło rozpoczęte potężnymi słowami „Niech stanie się światłość” doprowadzone zostało do wspaniałego końca. Wówczas odpoczął ten, który spojrzał na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I pobłogosławił dzień siódmy i poświęcił go. O siódmym dniu po raz pierwszy jest mowa przy ukończeniu stworzenia nieba i ziemi. O tym mówi nam pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, drugi do trzeciego wersetu. Zauważmy najpierw, że sabat był dniem odpoczynku po dziele tworzenia. Nie powiedziano, że człowiek został wówczas wprowadzony w Boży odpoczynek lub że Bóg dał wtedy człowiekowi nakaz święcenia dnia siódmego jako dnia wypoczynku. Takiego przykazania Stwórca nie mógł dać, choćby dlatego, że Adam i Ewa nie mieli nic innego do czynienia, jak tylko cieszyć się darami Bożymi. Dlaczego mieliby odpoczywać? W historii opisującej upadek człowieka i osądzenie go przez Boga nie ma najmniejszej wzmianki o tym, żeby Bóg ustanowił sabat jako przykazanie. Fakt poświęcenia dnia siódmego nie jest wcale wskazówką, że dzień ten był postanowiony dla człowieka lub znany mu wtedy jako dzień odpoczynku. Czytamy tylko, że Bóg odpoczął, ponieważ akt tworzenia został dokonany, nie pozostało już nic do zrobienia. Przez okres tysiąca lat, który opisuje pierwsza Księga Mojżeszowa, sabat nie jest w ogóle wspomniany, gdyż zamiast odpocznienia na świecie panował grzech. Ustanowiony sabat został zniszczony przez grzech i od tego czasu ziemia nie zaznała odpoczynku. Jedynie Bóg święcił sabat i według Pisma Świętego był to dzień poświęcony jedynie przez Niego. Słowa Bóg odpoczął użyte są jedynie przy opisie stworzenia. Później czytamy, że człowiek otrzymał nakaz przestrzegania sabatu na ziemi, lecz od razu przestąpił to przykazanie. Sabat w swojej istocie mógł być obchodzony tylko w niesplamionym grzechem stworzeniu. To jest w takim, w którym nie pozostało nic do zrobienia i gdzie, co najważniejsze, nie było nawet śladu grzechu. Bóg nie może odpoczywać tam, gdzie panuje grzech. Wystarczy rozejrzeć się wokół, by spostrzec, że odpoczynek w teraźniejszym stworzeniu jest nie do pomyślenia. Jak mógłby Bóg odpoczywać wśród westchnień i łez, bólu i cierpień, chorób i śmierci, upadku i win? Jednym słowem, czy może on odpoczywać w zepsutym świecie? Jak w takich okolicznościach można święcić sabat?
wykluczone. Od chwili upadku człowieka w grzech, aż do dziś Bóg działa co dzień okazuje swoją łaskę, co dzień, rok w rok, nieustannie. Siódmy dzień ma związek z ziemią i tylko z ziemią. Warto więc zauważyć, że skoro siódmy dzień ma związek z ziemią, że swego czasu ze wszystkich ludów tej ziemi Bóg obrał sobie naród izraelski. Odtąd przez krew baranka wielkanocnego odłączył on dla siebie Izraela i dał mu sabat. Pamiętaj, mówi Mojżesz do ludu na krótko przed śmiercią, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Piąta księga Mojżeszowa, księga drugiego prawa, 5:15. Wiemy, jak Izraelici święcili sabat. W sposób haniebny naruszyli ten dzień, odpadli od Boga i zachowywali się gorzej niż poganie. Pełna powagi i groźna przestroga z trzeciej księgi Mojżeszowej (26:33-35) się spełniła. Izrael popadł w niewolę, a ziemia dopiero wówczas zażywała swoich sabatów. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Druga księga Kronik, 36:21. Pod koniec tych 70 lat resztka Izraela powróciła do kraju, stając się znów ludem Bożym. Ich wierność nie była trwała i w końcu ta złość i niegodziwość, którą grzeszyli ich ojcowie przed Bogiem, doprowadziła do tego, że przybili Pana chwały do krzyża. Gdzie i w jaki sposób mieliby teraz obchodzić sabat? Rozważmy teraz, jaki był stosunek Pana Jezusa, przebywającego na ziemi, do sabatu. Powierzchowne zachowywanie dnia poświęconego przez Boga nie mogło go zadowolić. Przede wszystkim najważniejsze było nastawienie serca. Jakie było ono tego dnia? Na ramionach faryzeuszów i uczonych w piśmie duchowych przywódców ludu była piękna religijna szata, lecz w rzeczywistości duma i pycha napełniała ich serca. Faryzeusze bez wątpienia zachowywali sabat, ale odrzucili Syna Bożego, Pana Sabatu. Pan Jezus uczynił dzień odpocznienia wielkim dniem swego działania. Tego dnia, jak każdego innego, uzdrawiał on chorych i czynił dobrze. Na zarzut swych przeciwników Jezus odparł: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Ewangelia według Jana 5:17. Bóg, spojrzawszy niegdyś na dzieło swego stworzenia, mógł rzec: a było to bardzo dobre, i odpocząć w swym dziele. Gdy Syn Boży przebywał na ziemi, spotykał ubogich, chorych i opętanych, a jego serce litowało się nad ofiarami grzechu. W tym świecie nie było dla niego odpocznienia. Niezmierne znaczenie posiada fakt, że ciało Pana Jezusa przez sabat leżało w grobie. Zestawmy słowa ze Starego i Nowego Testamentu. Przy zakończeniu dzieła stworzenia czytaliśmy: i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął
od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 3 werset. O zakończeniu ziemskiego życia Syna Bożego czytamy, że ciało Jego zdjęto z krzyża, aby ciała ukrzyżowanych nie pozostawały przez sabat na krzyżu, jak mówi nam Ewangelia według Jana 19:31. Pan odpoczywał przez sabat w grobie. Dzień tego sabatu był uroczysty, podwójnie ważny, ponieważ przypadał na Paschę. Czy nie są nasze serca poruszone do głębi na myśl, że dzień ten miał być poświęcony dla wszelkiego stworzenia, a stał się świadkiem strasznego grzechu człowieka? To święte ciało, które spoczywało owego dnia w nowym grobie, znajdującym się w ogrodzie Józefa z Arymatei, nosiło na sobie ślady krzyża, znaki strasznej nieprzyjaźni pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Z jakimi uczuciami musieli święci aniołowie oglądać tajemnicę grobu Jezusowego? Czym stał się ów sabat dla Boga? Daremna była cała religijność Izraela. Czy był wzniosły śpiew psalmów, cała służba świątyni, pozorem? Ponieważ Syn Boży leżał w grobie na krzyż, przywiedziony przez bezbożnych obłudników w arcykapłańskich szatach i wyszydzony przez wrzeszczący tłum. Daremna była cała religijność Izraela. Pusty był wzniosły śpiew psalmów, cała służba świątyni pozorem. Ponieważ Syn Boży leżał w grobie, uśmiercony na krzyżu przywiedzionym przez bezbożnych obłudników w arcykapłańskich szatach i wyszydzony przez wrzeszczący tłum. Jeszcze dziś Żydzi święcą sabat w niewierze i w odrzuceniu Chrystusa. Czy chrześcijanin powinien zachowywać ten dzień? Dla niego ważny jest pierwszy dzień tygodnia, dzień Pański, dzień zmartwychwstania Jego Pana, któremu przez wiarę w wykonane dzieło krzyża zawdzięcza swe ocalenie i zbawienie. Chrześcijanin znający Biblię wie także, iż jego umiłowany Pan da tej ziemi odpocznienie i przyniesie błogosławieństwa tysiącletniego sabatu. Czy chrześcijanin powinien zachowywać ten dzień odpocznienia, jakim jest siódmy dzień tygodnia, czyli sobota? Dla chrześcijanina ważny jest pierwszy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, dzień zmartwychwstania Jego Pana, któremu przez wiarę wykonane dzieło krzyża zawdzięcza swe ocalenie i zbawienie. Chrześcijanin znający Biblię wie także, iż jego umiłowany Pan da tej ziemi odpocznienie i przyniesie błogosławieństwa tysiącletniego sabatu w czasie, gdy na ziemi nastanie nowe przymierze. I sam wyczekuje błogosławionego odpocznienia w górze, dokąd zdąża. Odpocznienie to jest zachowane dla ludu Bożego, dla wszystkich tych, którzy dziś w dniu łaski nie zatwardzili swych serc, lecz w wierze zwrócili się do wielkiego Zbawcy zgubionych. W Ewangelii Mateusza jedenasty rozdział Pan Jezus mówi o dwóch rodzajach odpocznienia. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Tak mówi Ewangelia według Mateusza 11:28. Jest ono bezpośrednim darem Jego miłości przez wiarę. Posiadają je wszyscy wierzący bez wyjątku. Wszelkie nasze wysiłki i bezowocne starania o zbawienie ustają z chwilą, gdy przychodzimy do Jezusa
i gdy na zawsze zostaje zabrany, gdy na zawsze zostaje zabrany ciężar grzechu, bo każdy, kto jest raz na zawsze zbawiony, uratowany, nie ma już żadnej świadomości grzechu. Dlatego wszelkie nasze wysiłki i bezowocne starania o zbawienie ustają z chwilą, gdy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa i gdy na zawsze zostaje zabrany ciężar grzechu, który nas przygniatał. Pan Jezus Chrystus mówi dalej: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Ewangelia według Mateusza 11:29. Przez odpuszczenie naszych grzechów daje on odpocznienie naszemu sumieniu. W posłuszeństwie, w poddaniu się pod jego wolę znajdują odpocznienie nasze serca. Odpocznienie i pokój w każdym położeniu bez względu na ogrom naszego ciężaru. Ten cytat jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego tak wiele osób już wkrótce po pierwszej radości nawrócenia popada w niepokój. Dlaczego te dusze, choć mają pewność odpuszczenia grzechów, nie mają już żadnej świadomości grzechów, skoro nadejdą jakieś trudności, są niepokojone i nieszczęśliwe? Dzieje się tak, gdyż zapomniały poddać się Chrystusowi w drobiazgach codziennego życia i przestały uczyć się od Niego. Przebywanie pod tym samym jarzmem z Chrystusem oznacza obcowanie z Nim przy Jego boku, krok w krok. Weźcie na siebie moje jarzmo, jest to w rzeczy samej przebywanie w Jego bliskości. Jeśli tak jest w naszym życiu, to na pewno znajdziemy odpocznienie. Wszystkie bowiem nasze słabości spadną na Niego. Gdy dwóch znajduje się pod jednym jarzmem, to może mocny podźwignąć słabszego. Na pewno słabszy nie potrzebuje obawiać się żadnych przeszkód, skoro jest w tym samym jarzmie z mocnym, z Jezusem. Wszelkie nieuzasadnione obawy znikną wówczas przed Jego obecności, a koła naszego wozu będą się dalej lekko obracały po głębokim piasku tej ziemskiej pustyni. Boskie wyroki są niezmienne również względem sabatu. Już wspomniałem, że jego pierwszy sabat, czyli Boży pierwszy sabat, został zniszczony przez grzech i że nasz Pan spędził sabat w grobie. Jest to najmocniejszy dowód na to, że własnymi wysiłkami człowiek nigdy nie wejdzie w prawdziwe odpocznienie. Wieczny sabat wzywa wszystkich tych, których Bóg odkupił sobie przez krew baranka i którzy teraz są dla Niego poświęceni na całą wieczność. Wielki Boży zamysł, aby święcić dzień sabatu, spełni się mimo wielu przeszkód i niesprzyjających okoliczności. Obecnie jest to odpocznienie przerwane, a Jego odpocznienie, odpocznienie Boże, jest jeszcze sprawą przyszłości, o czym informuje nas list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Ono z pewnością nadejdzie, a lud izraelski wejdzie w nie i z radością będzie go zażywać. Przyszły sabat będzie szczęśliwszy od owego pierwszego, który Bóg poświęcił. Pierwszy, jedyny, doskonały sabat, jaki kiedykolwiek ziemia widziała, jest obrazem przyszłego, 1000-letniego sabatu w czasie nowego przymierza, którym Bóg będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Księga Sofoniasza 3:17. Pierwszy ów sabat jest też symbolem wiecznego sabatu, Dnia Bożego, gdy nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość, sławić będą Tego, który wszystko nowym uczyni, jak czytamy w 2 liście Piotra 3:13 i w Księdze Objawienia 21:5. Tam nie ma więcej grzechu, lecz wszystko odpowiada świętości Bożej. Tam wszystko uwielbia Boga na podstawie odkupieńczego dzieła Chrystusa, w którym wierzący znalazł już na ziemi całkowite odpocznienie dla swojego serca i sumienia. Wtedy Bóg będzie znów odpoczywał i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie.
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, o czym mówi nam Księga Objawienia 21:4. Tam święci są podobni do tego, który ich umiłował i sam oddał się za nich i będą stać nienaganni przed swym Bogiem w świętości i w miłości. Odpocznienie wieczne, które już dziś możemy mieć zagwarantowane przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Odpocznienie wieczne, które dziś jeszcze pozostaje dla ludu Bożego, już się rozpoczęło i nigdy się nie skończy. Któż nie chciałby starać się usilnie wejść do owego odpocznienia wieczności? Któż zlekceważy to wołanie dziś, jeśli głos Jego usłyszycie? Nie zatwardzajcie serc waszych, o czym mówi nam list do Hebrajczyków 4:16-11.